Siema, grałem dzisiaj na Five City WLON, gdzie zadarłem z szefem doju, co później okazało się być sporym błędem, a konsekwencje tego będą się ciągnąć w następnych filmach, dlatego koniecznie musicie obejrzeć to do końca, żebyście wiedzieli potem, co się stało i dlaczego to się stało. Ogólnie utworzy nam się taka mała fabuła i teraz filmy z Five City będę wrzucał częściej, ale WLOFy też się pojawią i pamiętajcie zostawić lajka i suba, ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Yo. Proszę bardzo. Dzięki. Miłego. Miłego. Za darmo. Jestem honorowym dawcą krwi, dlatego przewiozłem je za darmo, wiesz? Nip. Dobra, chodź na chwilę. Cześć. Co tam? Szczęść, cześć. Welcome. Ja chciał kupić wytrych. Da radę? Jasne. No, prosty. 9926. Ja powiem, nie wiem, 5. No, prosty. Prosty. Dobra, no, pięknie. Pana, nie? Nie ma problemu. Kto? A dla pana co? Nie, no bo moja matka pisze, nie? Do mnie. Ja mówię, że umrę, bo mam strzelanie. Och, kogo? Nas to w dupę. Biedny ziomek. Masz klucze czy nie? Bo ja bym zaparkował przed kafą. Kawiarnią. Trzeba poderwać je. Tęskniły się na pewno. Ci, czy będą lubiły nową wersję mnie z lepszym dripążem? Na pewno. Patryk, i reszta. Freeze, let's go. Ona linia szczyka na hana maro, no. Są ryzy, ryzy, na hana, no. Fajna sukienka, na hana, no. Desa Ferisi. Okej, okay. A po angielsku można? Nagre balestria. Zestaw dnia, poproszę. Git! I teraz już się dogadamy, cześć. A można kartą? Niestety nie, ale no bank masz. Bank jest obok, tak, jasne. O, idealnie. No co ty odpierdasz? Ty! No zobacz, idealnie pod to wyjechałem. A co ty myślałeś? Co to w ogóle za komenda? Nie widziałem owej. Nie know what you must do. Patrz, biegnie, Aha. A co? A Gudziu, no grzebiecie mi przy klamkach. Ha? Nie. Nie? To co ja tam patrzyłeś tylko tak, ja robiłem tylko tak, patrz. Tu, przeglądałem się w lusterku, tak, w takiej pozycji. Dostaw mi te k***a klamki, nudzi wam się? Dostaw mi k***a hołd. A ja tylko patrzyłem się w lusterku tylko. Przestań k***a klamkę ciągnąć. Świeżbią cię łapki. Szarpię za tą klamkę. Dobra, dobra, zostawiam. Nawet nie podchodzę. W tył. Gdzie? No gdzie? Może tu niby? Cześć, się otarłeś, słychać było. Przestań mi tam... No nic tam nie mam, wiem, ja nie szukam, no. Głowę. A jaką głowę w ogóle, czekaj. Przestań, gościu, przecież nic nie robi. Kurna, widziałem, że próbowałaś, kurwa. Przepraszam. Chyba stoi obok. No co mi... Fura. Przepraszam, mogliśmy pana na chwilę poprosić? Mogliśmy pana wyciągnąć z tego auta na sekundkę? Chodź pan za mną. Przepraszam, za mną. Chodź, tutaj robię ten. Prowadzimy kanał sportowy i wywiady. No super, ale nie mam nic wspólnego ze sportem. Widzimy, ale mimo wszystko wywiad będzie przeprowadzony. Idź po sprzęt. Dobrze, idę. Jak długo pan to jest? No już trochę. Grał pan kiedyś w piłkę, jak był pan młody? Nie. No jak nie? No nie. To czym pan się zajmuje? Właśnie też szukamy takich ludzi, którzy nic nie mają wspólnego ze sportem, żeby ich jakoś można nakłonić. Nie, no wie pan co, ja nie lubię sportu, generalnie sport mi brzydzi. Ruszać się trzeba czasami, wie pan jak tak, to jest. Tak, ale sport mi brzydzi. Dlaczego? No bo spoceni ludzie i zawsze śmierdzi, ja nie lubię. A czym pan się zajmuje? Takimi sprawami papierkowymi. Uprawia pan sek? Nie będę odpowiadał na to pytanie. Podczas tego ludzie się czasami pocą, nie brzydzi to pana? Brzydzi mnie sport, tak już powiedziałem. No, ale jak ma pan spoconą partnerkę na przykład, bo głównie pod pana brzydzi. Pan ją wypierdala z łóżka? No mogę panu zaraz wypierdala za takie teksty. Nie dałby pan rady, poza tym nigdy pan nie ćwiczył. Nigdy pan nie ćwiczył, więc co ty kurwa możesz? Jak ty się brzydzisz w potu, ty się spocisz i co? Powiesz, przestań je bić. I masz okulary. Co ten człowiek mówi? On mówi, że on się brzydzi sportu, bo spoceni ludzie i w ogóle, że mi wyje. Wygląda pan jak informatyk, nigdy pan ze sportem do ciebie. Przepraszam. Otworzyłeś auto? To jest jakiś żart? Nie, poczekaj, no, znaczy chwila, idziesz po mikrofon, no poczekaj, no, idziesz po mikrofon. Taki debil, nawet nie umie mikrofonu więc z własnego auta. No proszę bardzo, profesjonalna ekipa. No tak, ale spokojnie. Zaciekawiły go pewnie rozmowy. Jest takie powiedzenie, nie? Człowiek bez sportu, chuj nie człowiek. Nie znam takiego powiedzenia. Ale jak już mówię, mnie interesuje się sportem. Ani trochę. Ani trochę. Oglądał pan kiedyś mecz piłki nożnej? Nie, uważam, że jest to... Jak już w ogóle mówimy w kategorii sportu, to piłka nożna to jest sport dla ludzi bez mózgu. A jeśli chodzi o na przykład MMA? Nie interesowałem się nigdy MMA. To jest sport na przykład dla kogo? Ale nie interesowałem się, no to nie mogę mieć na ten temat opinii. A piłką się pan interesował? Znaczy, no przypadkiem oglądałem kiedyś mecz, tak. A dlaczego pan sądzi, że jest to dla idiotów? Bo zasady tego sportu są badalnie proste. Jeden, na czym polega ten sport, to 11-10 typa biegających za piłką. Łatwe w której? No łatwe. Do widzenia. Ja podnieś rączki. Mm-mm. A może jednak. Argument. Wiesz, z kim zadarłeś? Informatykiem, się boi sportu i wygląda nie, jak z zarządem Departamentu Sprawiedliwości FBI.
tempy. Dzwonisz do kumpla, przyjeżdża z moim samochodem w 3 sekundy. 3 sekundy masz, kurwa. Ale ja nie mam karty. Już! A nie mam karty SIM. Mnie to obchodzi, znajdujesz sposób, żeby zadzwonić. Muszę wejść do auta. Nie, nie będziesz chodził żadnego auta. Proszę. Masz 3 sekundy, żeby go ściągnąć z moim samochodem tutaj, już. Jestem zawodowym piłkarzem. Mnie to obchodzi, jesteś zawodowym złodziejem. Zawodowym? Dobre mam to było. Mam cię dolić na całe życie do więzienia, tak żebyś już nigdy matki nie zobaczył? Odzyska pana auto, przysięgam. Masz 3 sekundy, żeby to auto... No dobra, masz 2 minuty, żeby to auto się tutaj znalazło. Zaraz przyjdę po kolegę, przysięgam, że się wrócimy tu. Dowód twój. Dobra, dobra. John Alvarez. John Alvarez. Jasne, będzie auto, tutaj a pan zapominał... SSN twój. 9931. Halo! Chodźmy tam, wróćmy tam, kurwa. Nie, nie, błagam nie. Cię, wróćmy patrz tam. To. Co? Nigdzie kurwa nie wracam. Nigdzie nie wracam. Ale mam mój nigdzie dowód, mam wszystko. Kurwa, mam mój SSN. Wiesz co mnie to pierdoli? To nie, kurwa. Nigdzie nie oddaję tego samochodu. Musimy wrócić. Ja też dzieje bez dowodu i bez SSN-u. SSN ale mam moje wszystkie rzeczy. I on do mnie pisze, że 2 minuty mi zostały. Prawda? No błagam cię, podjedź tam. Nie wiem skąd ma, pisze 2 minuty, co. No chodź tam, błagam. Ja mu nic to znajdziemy coś innego. Nie. Ale on może do nas strzelać. To ja tam pójdę sam i mu powiem warunki. Dobra. Gdzieś baga. Ja wsiad... tam skol. Brata po***ało, brat mówi, że ja on chce SSN twój. Że co? A mówi, że on, żadnego auta nie oddaje, że on chce twój SSN i że i kim ty tam jesteś, jakim szefem, czego? Bo zapomniałem. Zarząd Departamentu Sprawiedliwości FBI. Czy jesteś groźny i prawdopodobnie źle skończymy? No, czy jeżeli moje auto się nie pojawi, to będziecie mieli niemiłe przesiadki w celach, no. No ja go przekonam. A ja nie wiem, czy to mój problem? No właśnie mój. Dla mnie sprawa jest prosta, no zajęliście samochód do osoby, której nie powinniście byli go zapierdolić. Co tam? Co? Chce któryś z was dyszkę zarobić na szybko? On chce, nie ma ten żulek po prawej. Szybka akcja, chłopaki, dawajcie. Spierdalaj, nie. Nie? Mam spierdalać kondonie? Czy poddajesz teraz, kurwa? Ręce. No, don't shoot. Chłopaki, boję się broni, błagam. Siadasz, odjeżdżasz. Mam poddanego twojego kolega, ty kurwa, stój się, nie ruszaj, odłóż broń. Nie jesteśmy ziomami, on mnie nienawidzi. Odłóż broń. Wiesz, pajacu, do kogo ty celujesz teraz? Kto pochodzi, kogo celuję? Jebany cwaniaku, kurwa. Oj! Dobra, stoję. Nawet nie próbuj. Stoję. To jednak 15 niedyszka się należy. Zaraz za fikę. Za uszczerbek na zdrowiu psychicznym. Debilu to był szef doju, któremu wisiałem bardzo grube pieniądze. Miałem mu oddać. Jego pies. Ty robi, pomóż mi, to jest bandyta, k***a jebam. Pory, rudzki, wróciłem, dzwonię do. Ruski, spierdamy stąd, zanim nas od... Bo mi się lina skończyła, k***a, tego ziutka, co go próbowałem. Możesz spierdalać, jak masz. Jeszcze Chińczyka trzeba zakuć. Znaczy tego Ruska. Nie masz... Chyba Ruska zakuć, jeśli nie, tam zakuć. Co jeszcze raz, powtórz. On nie ma liny, możesz uciec jakoś. Zrób coś. Będzie do... K***a, Rusku, jebany, kabin normalnych jest z twojego, k***a, kraju, śmieciu, zielony, jak ja bym był. Jak ja bym był z Rosji, bym go k***a w nogi mu wszedł. Sorry. Stój. Nie tylko ja ci matkę jeb. Nie wziąłeś nie. Dobra, nie bij go. Nie, ty nie wydziałeś, mój matka. Sorry, przepraszam. Twoja babuśka prostytutka. Nie twoja babuśka wiedział. Moja babuśka. Salut mojej babuszce? Tak. Słusznie. Twoja babuśka robi salut na dykan. Nie robi, widziałem, że nie. Robi. Ja mam nagrany. Ja, trójkąty, kurę kąty, sześć. Zaraz ci matkę będę wydał. Wezwij policję. Dobrze. Co? Ty, dawaj tego rolnika będę płakać. Chodź, ośrodku. Czyli dostałeś za to pieniądze? Tak, mi... O, nie mów tak, ale mi na początku powiedzieli, od początku, że w sumie to zrobili jakieś Ruska i żadnych pieniędzy nie dostanie i że mu zagwarantowali 20% i... Bo mi też to na początku wciskali, ja mówię, no ty weź, k***a, kto ci w to uwierzy, jakiś Rusek debil pewnie. Ale ja nie, ty uwierzyłeś? To że tak gdzieś gadali. No przysięgam ci, ja powiedziałem, no dobra, to mnie nie zabijajcie. Nie, to mój koledzy. No jak koledzy, jak zrobił, ty kolegów nie masz. Ty nie masz kolegów, zaraz ci zbij. Nie bij mnie, Ruski, proszę cię. Jesteśmy po jednej stronie, jesteśmy otoczeni bandytami. Nie, ty jesteś po swojej stronie, ja po swojej. No fakt, trochę jebi, chciałbym być po twojej. Zaraz. Nie bij mnie. Dawaj, pomoc, oni mnie w k***a robili, blej. Stoj tu, nie wychodzisz. Chyba, pomoc. Nie licz, że dostaniesz ścianę. Oni mnie mam wążkę, chcę wjechać. K***ane, k***ane, blej. Odjebało. Oni rozjebali, rozjebali, blej. Zjebali, kolego, premiera rozjebali. Farmer rozjebany, nie róbcie żadnych głupot. Chodzimy przed drzwi na wycieraczkę. Kiedy? Pognali, Polacy, dawaj, pomocy. Dawaj, pomocy, szerefo. Dawaj, szerefo, dawaj. No dawaj, pomocy, co ty, na chodź, patrz, dawaj, zabieraj mi to. To oddaj nam jednego zakładnika? Nie.
Nie, dawaj Rusko, tego rolnika, Rusko. Nie. Rolnik szuka złonu, Dobra, bierz tego rolnika. Za ile ci gotowi? 452 trening Lipsy Guard Brown. Podrzucili coś panu, bądź ma coś pan, co może mnie zranić? Nic po mnie nie podrzucili. Prosiłbym jakiś dowodzik prawo jazdy. Zresztą pan idzie, chwila, chwila. Szybko. O co chodzi? Nie wiem, bo jestem przeszkiwany. A za co? Nie wiem, no za tego doja może jestem przeszkiwany, więc zacząłem spierdalać od razu. Okej. Tak dobrze, że podjechałeś akurat, taki timing. Ja pierdolę, co przecież ja bym się celi 70 lat. Wiesz mi co to się p***a? Nie mam pojęcia, ale jestem poszukiwany znowu. Wiesz, jesteś dwukrotnie poszukiwany. No. Przecież praktycznie nie mamy co robić, kurwa, nie w półświatku przestępczym. Już tylko musimy zejść na złą drogę. Nie ma wyjścia, stary, co ty, do pracy pójdziesz, znajdą nas. Tu jedziemy, p***a, bo chłopie, trzeba zarobić jakąś pęgę nielegalną. Wy widzieli, kurwa, że jesteśmy kimś. Właśnie ja jadę sklep z pieniędzy. Ta! No? Nie ma opcji. Auto. Samochód leci. Jak miękko blądował, no? To rób to. Co do ciebie należy. Czekam w aucie. Aha, gówno w sprajcie. Ma pustą kasę, przed chwilą ten smród opierdalał tu kasetę. Tak, stanąłem idealnie, żebyś wsiadł pod drzwi. A, bo nie możesz wyjść. Myślałem, że stanąłem idealnie, żeby pod wysiadkę. No właśnie tak idealnie pod nie wysiadę. Idealnie tak, żebym nie wysiadał. Mówiłem, że może pójść coś nie tak. Ej, gościu był w banku. To ty wejdź tam i powiedz tak, podaj wszystkie pieniądze jakie masz, albo jesteś k***garz. Ale wysiadał z niego jak byliśmy. Nawet do kawiarni. Prezydent doju dalej tutaj jest? Leży martwy, myślisz? Nie, trzeba zatankować. No tamten ukradniemy przecież. Ale to jest szefa doju. To jest prawej ręki do drogówki. Dawaj nam burger shota. Nie burger shot.